Dyspozytor medyczny wniosku biorący. Dzień dobry. Moje nazwisko Stanisław Kubicz. Chciałem zgłosić zdarzenie drogowe, wypadek. Co się stało? Poszkodowane są dwie osoby w wypadku drogowym. To jest na trasie, na drodze z Szczecina-Donicka na 6 km. Czy te osoby oddychają, są przytomne? Jest kobieta w ciąży? Jednak jedna osoba oddychowa. Pan jest na miejscu. Jestem, będę czekał. Dziękuję. Prowadziłem w starostwie powiatowym w Cieszynie szkolenie dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy i użycia defibrylatorów AED. Szkolenie to jest już trzecie nasze spotkanie. Szkolenie trwa od miesiąca. To jest cały cykl szkoleń, który odbędą pracownicy starostwa w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy. Zakres tego szkolenia obejmuje postępowanie z nieprzytomnym pacjentem nieprzytomnym oddychającym, z pacjentem nieprzytomnym nieoddychającym, resuscytację krążeniowo-oddechową i użycie automatycznego defibrylatora AED w prawidłowy sposób, żeby poprawić skuteczność działań ratowników przedmedycznych, a jednocześnie przez to skuteczność działania zespołów ratownictwa medycznego na naszym terenie. Szkolenie w zależności od ilości uczestników trwa od zwykle 2 do 3 godzin, w zależności od grupy ćwiczącej. Jest część wykładowa i część, w której prowadzimy czynności, część, w której ćwiczy grupa, z którą mamy zajęcia. Każda grupa indywidualnie prowadzi czynności, każda grupa indywidualnie ćwiczy i staramy się osiągnąć lepszy efekt w prowadzeniu czynności resuscytacyjnych w warunkach przedszpitalnych. Wystawiamy kursantom takie zaświadczenie o odbyciu szkolenia, ponieważ to są szkolenia cykliczne, które pracownicy odbywają z różną częstością. Niektórzy co roku, niektórzy co 2 lata. Takie certyfikaty udostępniamy i to jest certyfikat, który może trafić do teczek osobowych, że zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy i użycia automatycznych defibrylatorów AED. Decyzję o rozpoczęciu wentylacji pacjenta podejmuje osoba, która czynności wykonuje. A zgodnie z przepisami, jeżeli nie mamy żadnych środków ochrony dróg oddechowych, nie mamy obowiązku prowadzenia wentylacji, dlatego że jest to dla nas również ryzyko przeniesienia różnych chorób, tak jak Pan wspomniał, między innymi COVID-a przez drogi oddechowe. Dlatego też, jeżeli mamy środki ochrony osobistej w postaci maseczek foliowych czy maseczek kieszonkowych, możemy takie czynności podjąć, ale decyzję podejmuje osoba czynności wykonująca. Natomiast jeżeli ich nie posiadamy, to jest to raczej nie do końca zalecane. Wtedy stosujemy sam masaż. Nie jest on równoważny, ale wystarczający, żeby utrzymać przy życiu tego pacjenta do przyjazdu zespołu ratownictwa. Wiemy już, że stosowanie automatycznego defibrylatora z danych światowych, nie tylko polskich, jest skuteczne i daje bardzo dobre efekty, szczególnie we wczesnym okresie wystąpienia zatrzymania krążenia. Dlatego też wprowadziliśmy to w szkolenia i ogólnie taki jest trend, żeby to wprowadzać w szkolenia. Tym bardziej, że dostępność tych urządzeń jest coraz większa. Tutaj zresztą również jest dostępne jedno z urządzeń i między innymi dlatego takie szkolenie się odbywa i zakres tego szkolenia obejmuje defibrylatory automatyczne, aby personel był przeszkolony do użycia ich na, powiedzmy, petentach zgłaszających się do urzędu, dlatego że przepustowość czy ilość ludzi, którzy się tutaj pojawiają, jest dosyć duża i tak naprawdę docelowo wcześniej czy później statystyka mówi jasno, że zostanie użyty.